Cholera jasna, co ty, sklepik tu prowadzisz? Pokaż mi swoje towary. Dawaj baterie. Cześć, witam was serdecznie w trzecim odcinku z Outlasta. Jeśli nie widzieliście poprzednich, koniecznie sprawdźcie i zostawcie coś po sobie, aby żaden was nie ominął. Tyle ode mnie, życzę wam miłego oglądania, lecimy. I zaczynamy kolejny odcinek. Te ci goście znowu, co chcą mojego języka i wątroby. W sumie wszystkiego, co mnie zeżreć. Już o tym wspominałem. Okej. No co? Co mordeczko, jak jaskiniowiec w ogóle? To był dobry wybór? Zaraz się okaże. Gdzie oni są? Dobra, ich nie ma. Było... Podążaj za śladami krwi. Więc być może tędy. A tutaj potrzebuję karty magnetycznej. Dobra, już wiem gdzie ją znajdę. Chyba w tym pokoju. Co? O cholera. To nie tutaj? Tutaj też nie. Jest karta. Dobra. Czy to takie łatwe? Czy to jest naprawdę takie łatwe? Coś za łatwo idzie. Wyjdź przez łaźnię. Okej. Gdzie jest łaźnia? Ja bym to wyskoczył przez okno, osobiście. O! O! Może tak miałem zrobić. Zaraz się przekonamy. Jeszcze odrobinę. Tak? Dajcie mi spokój, ziomki. Gdzie jest łaźnia? Wydaje się, jakbym tutaj już był wcześniej. Jakieś dokumenty. W załączniku znajduje się kopia aktu zgonu Rudolfa G. Wernickiego, podwykonawcy ośrodka badawczego Murkow. Numer bla bla bla, brak żyjących krewnych, stan Colorado. Należy spojrzeć pod światło, by odczytać znak wodny. Dobra, tu są jego dane. Niniejszym oświadczam, że opiekowałem się zmarłym w okresie od 4 czerwca do 28 lutego, czyli 6 lat. Tutaj. Oraz, że widziałem go żywego 27 lutego. Zgon nastąpił 28 nad ranem. Przyczyna zgonu. Śmierć nastąpiła na skutek niewydolności serca spowodowanej podeszłym wiekiem. Stwierdzono zgodność z oryginałem. O, kawusia. Dobre, dobra, dobra. Jej, ale zmasakrowany. Ho, nieźle. Flaczki, chyba jego. Dobra. To nie tutaj, tam nie. O nie, 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 tam też nie, tam też nie. To idziemy tędy teraz. Dobra, tu jest kolejny pokój. I tutaj byłem z tamtej drugiej strony, co prawda.
I tutaj były jakieś akta do obejrzenia chyba, nie? Nie, albo mi się przywidziało. Jeszcze zanim to aktywuję, zobaczę co tutaj jest. Może jakieś bateryjki będą? O, są kolejne drzwi. Okej, zostawię je otwarte, będzie łatwiej uciekać. A te zamknę. Szkoda, że nie mogę tego zasunąć. O, siema. Dobra, to chyba czas, żeby uciekać. Co? No nie, no nie. O nie, zrąbałem. Albo jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze mam szansę. No nie. Albo i nie mam, tak. Na hita mnie bierze, ziomek. No na hita mnie zabija. Dobra, to co ja mam zrobić? Tutaj nic. Dobra, jest szyb wentylacyjny, że ja tego nie zobaczyłem wcześniej. I czy on za mną pójdzie? Nie sądzę. Nie sądzę, że on tutaj wejdzie. Ja nie będę tego sprawdzał w sumie. Czemu by? Dobra, już widzę. Już widzę. Uciekamy. Siema. Ojejeju, muszę uważać na ten ogień. Właśnie o tym mówiłem. Miękkie lądowanie na flaczkach. Bieraj kamerę i lecimy dalej. Znajdź alternatywną drogę do łaźni. Dobra. To szukamy. Cześć. Oho, ty nie masz głowy, chyba. Tak, tak myślałem. Dobra, chyba nie. Chyba nie tędy. Ha, szachmat. Wejdzie tu czy nie? Wchodzisz czy nie? Dobra. No nie mówcie, że... No akurat teraz! No akurat teraz, gdy ja wylazłem, bo nagle się pojawił znikąd. Gratulacje, gro. Zrobiłaś mnie na szaro. I teraz już się nie dam tak podejść. Łańcuchy ma w ogóle na nogach. Ale tym samym nam utorował chyba drogę ucieczki, co? Albo i nie. No nie. Dobra, no to dalej biegniemy. Ho, ho, ho. Nie wiem, czy tędy, czy ja dobrze biegnę. Czy ja dobrze biegnę? Czy ja dobrze biegnę? Dawaj, dawaj, dawaj. Ty, kurde ty, obyś mnie nie zabił. Okej. Kim ty jesteś, dziadu? Ale się skitrał. Czy on za mną idzie? On idzie za mną. Nie idź za mną. Tutaj nic nie widzę, nie widzę. No? Nie wiem, jak cię stąd wypuścić, kolego. Nie wiem, nie wiem. O, tutaj się wskoczymy. Dawaj, dawaj! Czy ja ci wyglądam na siostrę, ziomek? O, to jest ten! Tego się spodziewałem. Tego się już nie spodziewałem. O, jak mu w ryja przywalił. Dobry ziomek. Pewnie mnie coś złapie jeszcze.
A jednak nie, nie złapał mnie. Nie wiem, czy na górę? Tam nie przejdę? Czyli tam. O nie! Oż ty. Było blisko. Dobra. Zaraz trzeba będzie... Cześć! Cześć, mordeczko. Masz jakąś bateryjkę? Nie ma tutaj żadnej bateryjki, dobra. Dobra, zmienię baterię. Przydałyby się jakieś baterie. Muszę ich poszukać w końcu. Dobra, tu mamy zejście na dół. Więc być może tutaj jeszcze jakieś baterie nam ktoś zostawił. Niestety nie. Niestety nie. Spodziewałem się tego. Dobra, no to lecimy tutaj w dół. Nie idź w stronę światła. Strzałeczka mówi, żebym szedł w stronę światła. Co tam się dzieje? Dobra, najpierw zejdę tam na chwileczkę. Może jakieś baterie będą, co? To jest zamknięte. Ale mamy gdzie się schować na przyszłość. Okej. Dobra. Jestem gotowy. Dzień dobry. Halo, halo? Dobra, lecimy. Lecimy, czemu by nie? Czemu by nie? Marzyłem o tym, żeby wybrać się pod ziemia tego szpitala. Marzyłem. Znajdź wyjście z kanałów. Najpierw pójdę tutaj. No nie ma żadnej bateryjki nigdzie. Myślałem, że bateria, ale to tylko puszki. Może coś pominąłem. No nie ma nigdzie. Nie ma nigdzie baterii. Żyjesz, kolego? Pewnie żyjesz i mi wyskoczysz zaraz. Cześć. Nie żyjesz, dobra. No to wchodzimy w dół. Co to za dźwięki? Ktoś chyba kupsko zrobił. Poleciała po rurach, kackupa. Na bazgrane długopisem z tyłu formularza przyjąć. Charakter pisma odpowiada pacjentowi, ojcu Martinowi. Arsi Mamboudowi. Ojcu Martinowi. Ten Bóg jest prawdziwy. Tak długo myliliśmy go z duchami, zjawami, szaleństwem. Nie chcieliśmy wierzyć. Łuski na oczach Soula były strachem. A gdy strachu się wyzbędziesz, widzisz naprawdę. Oto dar... Valragera. Ewangelia Piasku. Największym grzechem na świecie jest rozmyślna niewiedza o Bogu. Uzyskać objawienie i nie głosić go oczekującym owieczkom to miejsce. Stanie na drodze zbawienia to grzech, za którym kara nigdy nie jest zbyt wielka. Dziwne. To jest dziwna notatka. To jest bardzo dziwna notatka. Znowu flaczki. To chyba płuco nawet i mózg. Czy ja tam byłem? Nie, chyba nie. No to lecimy. Odkręć dwa zabory, aby spuścić wodę.
No nie wiem. No nie wiem. Czy ja właśnie się znajduję w tym miejscu? Zanim zejdziemy na dół, rozglądnę się. Aha, dobra, no to schodzimy na dół, na to wygląda. Jak trzeba, to trzeba, nie? No, schodźże. Aha, nie mogę zejść. O! Czy ty umiesz tędy przejść? Nie umiesz, dziado gruby, bo jesteś za gruby, nie przeciśniesz się. Szachmat. Chyba. To się zaraz okaże, czy szachmat, czy nie. Nic tu nie widzę. Coś tutaj miało? Baterie. Okej. Okay. To dobrze. O! Siema! Witam i się żegnam. Dobra, znalazłem jakieś... To jest chyba idealny schron na niego. Tylko ja się muszę dostać tam właśnie, gdzie on teraz poszedł. Oj, no szybciej. Siema. I co? Chodź na miniaturkę fotę chociaż. No i fajnie, uśmiechnął się chłop. Już cię lubię. Czy to jest jakieś inne wejście? Mam nadzieję, że nie. A jednak jest. O nie, jak tu jest strasznie dziwnie wszystko porozmieszczane. Może tędy? Dobra, gdzieś mi się udało wejść. Jest pierwszy zawór. Co tutaj jeszcze jest? Jakaś farba? Myślę, że tu jest bezpiecznie. Udało nam się pierwszy zawór znaleźć. Teraz musimy znaleźć kolejny. Oby nie znalazł on nas. Tutaj się czuję bezpiecznie. No jest. Widzę go dupsko wielkie. Przeładuję sobie baterię, bo już na tak na granicy powiem, że. Teraz, gdzie znajdę drugi zawór? Bym się porozglądał chociaż. Chyba gdzieś tam na wprost, nie? To musi być gdzieś tutaj. Dobra, jest. Bardzo chętnie to zrobię, jak mi się to uda. Oczywiście. Że wątpię, że to będzie takie łatwe. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Nawet nie patrzę. Szybko. Wyskoczysz mi? Czy może na dole jesteś? Gdzie on się podział? Co tak nisko? O. Zobaczymy, kiedy mi coś wyskoczy. I do góry.
Czaby, na pewno jest tam bezpiecznie. Dobra, lecimy dalej. Chyba nie chcę tego sprawdzać. Cholera jasna, co ty, sklepik tu prowadzisz? Pokaż mi swoje towary. Czego nie rozumiesz? Dawaj baterie. Tu mamy zejście na dół. Czy chciałbym zobaczyć, kim było to coś? Co sobie nuciło? O, już nie ma tego czegoś. Jest bateria, no i pięknie. O to chodziło właśnie, o to chodziło. Mam 4 baterie, w sumie 3,5. No dobra, to schodzę na dół. To już koniec trzeciego odcinka z Outlasta. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne, zostawcie coś po sobie. Wtedy będziecie na bieżąco z każdym kolejnym. I tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się, nara.